Moim gościem jest były wicepremier, szef NWP. Też były. Leszek Balcerowicz, witam. Dzień dobry Państwu. Donald Tusk mówi: zwycięstwo, zwyciężyliśmy. Pojednanie to na końcu, rozliczenie, po drodze zadośćuczynienie. Co jest najważniejsze, żeby nam się to się stało 15? To jest zwycięstwo, bo bez tego nie byłoby dalszych kroków. Żeby wygrać zwycięstwo. Ja rozumiem. Znaczy, chcę tylko podkreślić, że to jest zwycięstwo niezwykle przekonujące, bo to jest łącznie pozycja ponad 11-7. No i rzadko było w historii demokratycznej Polski, więc bardzo silny mandat ma nowy rząd. To tak odnośnie komentarza. A teraz co do pytania, tak, dotyczącego tego, jak rozumiem, co moim zdaniem nowa koalicja powinna zrobić. Też. Dobrze. Ale takim trochę też na poziomie meta, bo trochę. Proszę bardzo, pierwsze, ale też i konkretnie. Odpartyjnić media. Przecież te media pisowskie, nazywane niesłusznie publicznymi, to było hejterstwo. To było niesamowite, niemoralne kłamstwo. I to jest bardzo ważny krok, który można szybko zrobić, nie wymaga... I nie doradza pan taryfy ulgowej tutaj? Jak nie ma rozliczenia czynów nagannych moralnie, a czasami i prawnie, no to one mają tendencję do tego, żeby się powtarzać czasami w wykonaniu nowych aktorów. A co by pan powiedział, gdzie pada hasło pod tytułem: oddajmy im dwójkę, żeby nie wrócili i nie zabrali wszystkich. To jest bardzo mocno... Jacek Żakowski chyba nie miał najlepszego swojego dnia, tak więc kwitował i po refleksji z całą pewnością uzna, że to nie był dobry pomysł. Nie, no to jest według mnie zgodne z pewną lewicową filozofią, że generalnie jeśli ktoś robi źle, bo to jest ciąg jego rozumowania, to nie jest jego wina, tylko wina społeczeństwa, więc poniekąd zgodnie z tą logiką PiS jest, to co się stało w Polsce nie jest dzieckiem PiSu i Kaczyńskiego, tylko nas wszystkich, a może nawet Kaczyński i PiS to nasze dzieci. No nie szedłbym już tak głębiej w interpretację motywu wypowiedzi Jacka Żakowskiego, natomiast przechodząc do rzeczy, z całą pewnością prawdzie i dobrej przyszłości należy się wiarygodne, rzetelne przedstawienie tego ustrojowego i moralnego zła, jakie miało miejsce w ciągu 8 lat. Ustrojowe, przypomnę, to jest cofnięcie się w stosunku do tego, cofnięcie się w kierunku socjalizmu, czyli wszechwładzy państwa w społeczeństwie i w gospodarce, mimo że było wiadomo, że wszędzie on zbankrutował, gospodarczo, moralnie i tak dalej. No mam tu na myśli pisowskie nacjonalizacje, opanowanie mediów nazywanych szyderczo publicznymi. Jeszcze były narodowymi przez moment. No, narodowo to się źle kojarzy, bo możemy sobie przypomnieć, jak to naziści operowali, posługiwali się pojęciem narodu. Także wracając do główności, bardzo jest potrzebne rzetelne, uczciwe przedstawienie opinii publicznej, co się działo w ciągu tych 8 lat i to nie... Moim zdaniem to nie jest nie tylko i może nie głównie rola nowej koalicji, bo ona będzie, sporo ludzi będzie przypuszczać, no doszli do władzy, no to muszą krytykować. Jest ogromna rola niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego. Czy my powinniśmy najpierw opowiedzieć tych 8 lat, tak? Zrozumieć, a także wyjaśnić, bo nie wszyscy zajmują się na przykład gospodarką, tak jak ja się profesjonalnie zajmuję. W związku z tym można powiedzieć, dlaczego było tak dobrze, a teraz jest tak źle. No to można powiedzieć tak, za Gierka najpierw było bardzo dobrze. Przez 5-6 lat, a potem było bardzo źle wskutek wadliwej, złej polityki gospodarczej. To samo, choć w innej postaci dotyczy tego, co PiS robił z gospodarką. Po pierwsze nas cofał nacjonalizując, cofał w kierunku, wykorzystywał, jak to zwykle bywa w gospodarce państwowej, upaństwowione firmy do rozdawania stanowisk wśród swoich, najgorszy rodzaj polityki, jaki sobie można wyobrazić, biurokratyzował, następnie podważał stabilność finansów publicznych przez wzrost wydatków, co pociągało za sobą wzrost podatków i w tej chwili mamy wyższy wyższą relację podatków do PKB niż średnia w OECD, a przepisy mieliśmy niższą. Na dodatek te podwyższone wydatki, one nie dotyczyły inwestycji publicznych. One dotyczyły wyłącznie wydatków socjalnych pod publiczkę. Duża część poszła na sfinansowanie kosztów obniżonego wieku emerytalnego, którego Tusk i Prat, który to słusznie podwyższył, biorąc pod uwagę demografię i tak dalej. Chociaż zdaje się uznał po drodze, że to był politycznie wielki błąd, bo to był początek końca tamtej ekipy poniekąd. Tylko nie wiem, czy powiedział, czy nie powiedział, ale w każdym razie gdyby się kierować tylko tym, co powie populistyczna opozycja, to wtedy ma się Argentynę. Co wyróżni Argentynę, kraj niegdyś 60-70 lat temu jeden z najbogatszych krajów świata, że po obu stronach jest populizm. No to jest ruina kraju. Tusk to jest, nawet jak mówił, że słusznie to zrobiono, to mówi, trzeba było inaczej z ludźmi gadać, a to więcej, co do jego więcej się tłumaczyć. A to do tego zawsze można się zgodzić i z całą pewnością takie kroki, które mogą być demonizowane przez demagogiczną opozycję, wymagają starannego przygotowania. I to się da zrobić. Czy nie można tego nagle, z biegu zrobić. I to uznaje słuszność. Czy 89 rok, 90 w sensie gospodarczym zrobiliśmy z biegu, czy tam też była jakaś debata, nie, czy wynikło? Nie było wielu chętnych, żeby objąć tam też odpowiedzialność za gospodarkę. Ja akurat miałem wyjeżdżać do Anglii na wykład, to na marginesie. I na czym polega wyjątkowość tamtej sytuacji? No, mało kto mógł wątpić, że to była katastrofa gospodarcza. No, warto przypomnieć, inflacja 20-30% miesięcznie. Byliśmy krajem zbankrutowanym wobec wierzycieli zagranicznych, jednocześnie gospodarka szła w dół. I nie było, jak sobie przypominam, przy głosowaniu nad planem, który potem jakoś opatrzono moim nazwiskiem, alternatywnych propozycji. I ja też opozycja też popierała ówczesna, nie? No bo była katastrofa. I oni, no właściwie co mieli, co mieli krytykować? Program antyinflacyjny. Jak już ktoś podjął się roli sapera, to niech rozminowuje to poletko, nie? Także sytuacja była taka, że nie było alternatywnych opcji, bo szczerze mówiąc, nie mogło być. To teraz tylko niektórzy nazywający siebie może słusznie czy niesłusznie ekonomistami rekomendują jako główne czy jedyne lekarstwo na sytuację dać więcej pieniędzy. Tyle tylko, że nie tłumacząc skąd je wziąć. A w sensie takiej transformacji, ja rozumiem, że konteksty są niepodobne, nie ma PZPR, w rządzie nie ma Sawickiego i Kiszczaka. Oni teraz się zachowali niezwykle lojalnie. Nie ma Sowietów, wielkiej wojny armii sowieckiej nawet wciąż na terenie kraju, więc nie ma co porównania, które są zupełnie złudne, ale w jakimś sensie to transformacja z autorytaryzmu, z powrotem do demokracji może być podobna do tamtych, gdzie są pułapki, gdzie są szanse, gdzie są różnice. A to bardzo ważne pytania. Starając się tak ad hoc porównać, to chcę powiedzieć tak, że ta pierwsza wielka transformacja została rozpoczęta na zasadzie porozumienia politycznego. Tu nie mamy porozumienia politycznego. Bo PiS, który psuł przecież ustrój polityczny, pozostaje w demagogicznej opozycji. I nie wiem, czy to się zmieni. No a tam wszystkie siły polityczne uznały, że gospodarcza katastrofa, nadto pewne procesy się zaczęły w dawnym Związku Radzieckim, które zwiększały pole manewru dla rządzących w Polsce. Więc różnicę widzę taką, że tam było szerokie porozumienie, rozpoczęte przecież przy okrągłym stole. A tu mamy, na szczęście udało się demokratycznie odsunąć najgorsze rządy, moim zdaniem, po 1989 roku, czyli rządy PiS-u. Czyli w tamtym sensie, w tym sensie wam wtedy było łatwiej, tak? Bo opozycja cudzysłów i królewskiej mości wtedy była jakoś tam opozycją nie totalną, tylko lojalną wobec przynajmniej procesu przemian. Prezydent też tego nie torpedował, tylko raczej pomagał. No pamiętam swoje odwiedziny ówczesnego prezydenta, generała Jaruzelskiego. Opowiadał mi bliski współpracownik. Który mówił właśnie, że w strategii wojennej czasami także trzeba szybko. No mówię, tak jest. Właśnie słyszałem, że formułę użył, że na wojnie lepiej są decyzje niedoskonałe, ale szybkie, tak jest, niż doskonałe, ale spóźnione. To prawda, tak, to jest wierniejsza wersja jego ówczesnej wypowiedzi. Więc podsumowując ten wątek, można powiedzieć tak, sytuacja gospodarcza w Polsce była jest trudniejsza niż teraz, chociaż obecnie jest trudna, no tam był dramat. A sytuacja polityczna była w tym lepsza, bo była mniej konfliktowa. Tak? Było szerokie porozumienie wszystkich głównych sił. Czyli Tusk miałby łatwiej, gdyby miał po drugiej stronie nie PiS, tylko PZPR i w Pałacu Prezydenckim nie Dudę, tylko Jaruzelskiego? Jeżeli tak porówniałem, to tak, no, tam nie, w tej końcówce rządu ówczesnego PZPR nie było jakichś skrajnych demagogów. No, był Kwaśniewski przecież, no, który się bardzo moim zdaniem dobrze zapisał przy tym przejściu i potem jako prezydent Jaruzelski, który nie był hamulcowym. No i pamiętam z rządu Tadeusza Mazowieckiego, generał Kiszczak, generał Siwicki, którzy reprezentowali resorty siłowe, którzy zachowywali się niezwykle lojalnie. A w sensie tej transformacji, czy idea grubej kreski byłaby do zaaplikowania dzisiaj, jak ujęta, jak rozumiana, żeby miało sens? I żeby pomagało... Może jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem. Tamta gruba kreska była logiczną konsekwencją charakteru przemiany, mianowicie porozumienie głównych sił. Tu nie mamy tego porozumienia, to jest po pierwsze, bo przecież mamy ciągle demagogiczną, haniebną krytykę wszystkiego, co proponuje opozycja, a po drugie w związku z tymi, no na tle tego, co było w Polsce przed PiS-em, nadużyciami, to nie byłoby zrozumiałe. Przed większość, no na pewno przez ogromną większość wyborców opozycji, którzy przecież, i to warto podkreślić, masowo poszli do wyborów. Najwyższa frekwencja. Bardziej masowo niż wtedy. Tak, 69 wtedy było 63. No proszę bardzo, to było 75 i stali w kolejkach. To jest niesamowite. Godzinami stali w kolejkach. My z żoną staliśmy, ale staraliśmy się pojechać tam, gdzie przypada najmniej głosów na mandat, żeby nasze głosy miały jakąś jak największą wagę. To nawet paradoksalnie, czyli nawet twórca gospodarki rynkowej w Polsce może mieć sentyment do kolejek w niektórych wypadkach. Takie tak. To były, nawiasem mówiąc, jedyne kolejki, które na szczęście pojawiły się w Polsce po 1989 roku, po prowadzeniu gospodarki rynkowej. Czy gruba kreska jako zasada pod tytułem ktokolwiek, powiedzmy, ze zwolenników PiS-u chce uczestniczyć w tym wielkim procesie, zapraszamy, to jest okej, ale to nie oznacza... Znaczy to przede wszystkim trzeba oddzielić wyborców PiS-u, którzy kierowali się różnymi motywami. Na przykład ci, którzy byli skazani na telewizję nazywaną publiczną. Oni byli regularnie oszukiwani. I pod wpływem tego masowego oszustwa mogli głosować, więc wyborców. Też trochę zależało od wykształcenia, od tego, na ile silne były... Myśli pan, że te zmiany mentalno-świadomościowe są do odwrócenia? Ja nie wiem, czy nastąpiło jakieś otumanienie jakiejś dużej części polskiego społeczeństwa. Nie sądzę. Albo jeżeli część ludzi najpierw była niechętnie nastawiona... 36, panie profesorze, procent po 8 latach głosowało wciąż na tą władzę. Rozumiem, ja wiem, ale to nie... Wielkie zalety. Ale to przypomnijmy sobie dlaczego. Ja nie bagatelizuję tego, ale chcę przypomnieć po pierwsze, że sytuacja gospodarcza wbrew PiS-owi do niedawna była całkiem dobra. No bo od momentu rozpoczęcia złej polityki gospodarczej do ujawnienia się jej skutków mija parę dobrych lat. Teraz, i to nawiasem mówiąc, jest wielki problem edukacyjno-komunikacyjny, żeby zneutralizować najprawdopodobniej pisowską propagandę, że jak my rządziliśmy, było dobrze, no widzicie, a jak nastąpiła zmiana, jest źle. Oni będą na pewno w sposób kłamliwy. Ale wracając do tego głosowania, no prawda? Gospodarka wbrew pisowskiej polityce nacjonalizowania, na szczęście niecałkowitego, wydatków socjalnych bez pokrycia. Ona się, z czego korzystali niektórzy ludzie, miała się do niedawna. Teraz płacimy, od 2001 roku płacimy cenę za PiS. I ona jeszcze potrwa. I jeżeli byłaby kontynuowana polityka pisowska, to znaczy utrzymywania drogiego deficytu, zakonserwowania tej części znacjonalizowanej, która plasuje Polskę pod tym względem po Turcji zaraz, no to sądzę, że nie byłoby wielkich szans na możliwie szybką poprawę sytuacji gospodarczej. Pan mówi o tym argumencie, który będzie kluczowy pewnie. Zobaczysz, jak my rządziliśmy, byli tak, dobrze, było tak. Dobrze, teraz jest źle, a generalnie według pana jesteśmy skazani na to, żeby było źle, choćby w ramach rachunków za PiS? Głównie, bo ja nie widzę żadnych zewnętrznych przyczyn. Oczywiście występowały, wojna na Ukrainie i konsekwencje. Ale najważniejsza część tych złych czynników, które teraz, których skutki dochodzą do głosu, to jest polityka pisowska. Przypomnę, największe cofnięcie się ustrojowe, jakie wystąpiło po 1989 roku, a nie żadni postkomuniści, nie byli tak postkomunistyczni jak PiS. Nacjonalizowanie gospodarki, generalnie zwiększenie kontroli politycznej nad firmami, mianowanie swoich, choć nieważne czy są kompetencje, czy niekompetencje, nadużywanie prawa, łamanie konstytucji. Żadna partia przed PiS-em w sposób tak skandaliczny i nachalny nie łamała konstytucji. Także no jest bardzo ważne, żeby neutralizować tą, kłamliwą propagandę PiS-u, że dla nas było dobrze, a jak przeszli nowi, to jest źle. Niektórzy ekonomiści, typu profesor Piątkowski z Waszyngtonu, mówią, a przez 8 lat słyszeliśmy ostrzeżenia, jaka będzie to katastrofa w efekcie rządów PiS-u. Żadnej katastrofy nie było, to była histeria. Ja nie wiem, czy on to mówi, czy nie mówi, więc nie będę się odnosił do jego osoby, tylko do wypowiedzi. No, każdy rozsądny, niekoniecznie ekonomista, wie, że w rzeczywistości, również gospodarczej, może występuje zwykle dużo czasu pomiędzy przyczyną a skutkiem. W tym wypadku pomiędzy rozpoczęciem antyrozwojowej polityki gospodarczej. Czy to dużo czasu jest przed nami? Czy nie, już. To się zaczęło. Tak jak powiedziałem, 2001 rok to jest początek ujawnienia się, pełniejszego ujawnienia się skutków tego niszczycielstwa, jakie robił PiS, przed czym ostrzegali różni ludzie, łącznie ze mną. A ten, kto się dziwi, że tyle czasu upłynęło, to w ogóle nie zna i się dziwi, że tak zwykle jest. Ponadto jeszcze może jedno. Oprócz naturalnego upływu czasu pomiędzy rozpoczęciem złej polityki gospodarczej, ujawnieniem się skutków, były jeszcze czynniki kompensujące. Napływ Ukraińców, 1,5 bodajże miliona, to jest 5%. Czyli Putin trochę nam ułatwił życie Presaldu. Ale nie czujemy wobec niego wdzięczności w żadnej mierze, raczej solidarne wobec Ukrainy jest na miejscu. Ale czynniki, o tym warto pamiętać. Niezła koniunktura, przynajmniej do niedawna na Zachodzie. A nie żadne, ja po prostu nie znajduję, staram się być jak najbardziej obiektywny, ale w polityce PiS-u wobec w ogóle wobec gospodarki, a tym bardziej wobec państwa prawa, nie znajduję żadnych pozytywnych elementów. Ostatnio ktoś mi powiedział, znana osoba, nie upoważniła mi do wypowiadania, znaczy mówienia o nazwisku, że Morawiecki jednak miał trochę pecha, wojna, COVID, że tak naprawdę może nie było... nie był aż tak złym premierem, jak, że tak powiem, po stronie demokratów przyjęło się uważać. Jak pan uważa? No, wspomniałem, że były oczywiście czynniki zewnętrzne, które komplikowały, ale też były czynniki zewnętrzne, które kompensowały, przykrywały do pewnego stopnia skutki złej polityki. No mówię, napływ ludzi do pracy z Ukrainy, niezła kontrola na Zachodzie. Dla mnie Morawiecki to jest wyjątkowe indywiduum z psychologicznego punktu widzenia. Ja nie spotkałem w swoim już dość długim życiu, obracając się po świecie, człowieka, który tak w jakimś sensie samodestruktywnego, bo on kłamie, a on powinien wiedzieć, że kłamie. Więc to jest tak, jakby miał nieodparty apetyt na kłamstwo, że nie może się powstrzymać. Czy myśli pan, że to po prostu jest kwestia patologicznego kłamca koniec, czy absolutnego konformizmu i oportunizmu? Dla Kaczyńskiego zrobię wszystko. A to twoją drogą, ale ja myślę, w miarę racjonalny człowiek, który nie ma jakichś psychologicznych tendencji wewnętrznych, to byłby świadomy, że on sobie szkodzi. No, skąd się wziął przydomek Pinokio? Tak? No, to cytuję pan, tylko, ja cytuję, to nie jest mój wymysł. Może uznał, póki jestem premierem, więc pomagam swojej karierze, więc sobie nie szkodzę. Znaczy, pan Balcerowicz może uznawać, że szkodzę swojej reputacji, ale może jestem w stanie to ignorować. Może ignorować, ale wtedy jest problem braku refleksji nad tym. No, jeżeli chociażby czytał badania, to musiałby, gdyby czytał, prawda, i nie odbierał ich wniosku, to by musiał dojść do wniosku, że to nie zyskuje mu popularności, mówiąc najdelikatniej. Czy mówi pan, że żeby oszacować choćby tych ostatnich 6 lat, bo 11 grudnia to akurat będzie dokładnie 6 lat od czasu, kiedy został premierem, że tu i analiza gospodarczo-ekonomiczna i psychoanaliza by się przydały? No styl. No, normalni ludzie traktują ustawiczne, notoryczne posługiwanie się kłamstwem jako niemoralne i także na dłuższą metę pogardliwe traktowanie ludzi. No i w tym wypadku moim zdaniem tak jest. I na dodatek to jest podważenie swojej wiarygodności. No bo można zdarzyć się może, że ktoś się minie z prawdą raz czy dwa, ale notorycznie. Pan w ostatnich latach, nie tylko w ostatnim roku i sezonie wyborczym, konsekwentnie ostrzegał przed wygraną populizmu i populistów, niezależnie od tego, kto by nosił te populistyczne szaty. Czy pokonaliśmy PiS w wyborach, a populizm też? On nigdy nie ginie, choć w różnych proporcjach występuje w różnych krajach. I wspomniałem o Argentynie jako przykład ostrzegawczy. Kraj, który należał niegdyś do czołówki najbogatszych, po rządach Perona i jego słynnej żony Ewity. Wpadł w populizm, to znaczy każda partia, zarówno rządząca, jak i opozycja. Na końcu było, panie profesorze, cry for me Argentina, jak się okazało. No tak. Oni licytowali się, kto da więcej. I teraz zwolennik wolnego rynku akurat. Oby, tak. Mam nadzieję, że będzie w stanie tam wpłynąć na scenę partyjną, no, ale dobrze, że wygrał. Natomiast do pewnego stopnia, ja to pisałem na Twitterze czy Facebooku, przez jakiś czas ta licytacja na obietnice, zwłaszcza budżetowe, przypominała mi Argentynę i używałem tego jako przykładu ostrzegawczego. I co ponadto mnie niepokoiło i niepokoi, że ze strony opozycji, na tyle na ile ja pamiętam, nie występowała krytyka tego, co powinno być krytykowane, mianowicie wzrost ekspansji państwa w gospodarce, czyli nacjonalizacja. Nie przypominam sobie, że żadnego głośnego wystąpienia. Na przykład nie było ze względu opozycji postulatu pod tytułem zabieramy państwu spółki typu Orlen i tak dalej. A i to się da. Niektórzy może się obawiali. Uważa pan, że ten postulat jeszcze nie państwo. Jak wielu obaj, język ma niesamowite znaczenie, bo różne słowa mają różne ładunki emocjonalne i na przykład słowo prywatyzacja kojarzy się negatywnie, podświadomie z prywatą. W związku z tym ja nigdy nie używałem słowa prywatyzacja, prywatyzując przy pomocy też swoich współpracowników, jak Wąsacz, Emil Wąsacz, niesłychanie zasłużony dla Polski i dlatego prześladowany przez większość polityczną, mówią o przemianach własnościowych. Nie należy się, po prostu nie należy stworzyć łatwych celów dla populizm. Populizm to jest albo brak wiedzy, albo brak skrupułów. To się nie musi wykluczać. Do pewnego stopnia może się wykluczać, bo jeżeli ktoś ma wiedzę i jest populistą, to robi to cynicznie. No, to wtedy jest Morawiecki, prawda? Ja nie wiem, to już nie. Natomiast jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, na przykład prawdopodobnie Leper, to był szczerym populistą, a nie wyrafinowanym populistą. Nawiasem mówiąc, na tle wystąpień niektórych pisowców, to Leper jawi się jako liberał i dżentelmen. Gdyby pan przez przypadek miał być doradcą Tuska, ludzi kierujących polską polityką gospodarczą za chwilę, co by pan doradzał, przed czym by pan przestrzegał? Niekoniecznie to, co bym powiedział i co staram się zresztą mówić, media. Bardzo ważne, żeby po prostu uniemożliwić tą dalszą, okłamywanie. Rozumiem, że chirurgiczne, krótkie cięcie. I tu nie potrzeba ustaw. To spółki Skarbu Państwa. Niektóre z propozycji mówią o tym, żeby wyjąć w ogóle programy pseudoinformacyjne, przekazać społeczeństwu obywatelskiemu i to jak najszybciej. Żeby przestali zatruwać umysły. A jakby drugie to jest... Już jesteśmy przy mediach i własności państwowej. Co by pan radził zrobić z tym Orlen Press? Wielka polska spółka, właściciel pracy. Będzie pewnie głośny postulat zlikwidować, a z drugiej strony padną głosy, słuchajcie kochani, my tu mamy za parę miesięcy wybory samorządowych. To się jest samorządowe, może się przydać. Opozycję trzeba będzie oceniać po tym, na ile ona będzie naśladować PiS. Nie chcemy Argentyny, żeby po obu stronach byli populiści. I mam nadzieję, że takich prób nie będzie. A propos Orlenu, niedawno czytałem raport The Economist na temat Rosji Putina. Gazprom też media. Prez, oczywiście. To są szokujące analogie. Czyli tak, po pierwsze przywrócenie, usunięcie źródeł kłamliwej propagandy. Przywrócenie wolności, autentycznej wolności mediów, co zawsze wymaga mediów prywatnych. Nie znam takich, albo jakieś enklawy społeczeństwa obywatelskiego. Przywrócenie dominacji własności prywatnej w gospodarce, bo socjalizm zawsze przegrał z kapitalizmem. I przywrócenie albo wprowadzenie konkurencji, bo nawet gospodarka kapitalistyczna nie najlepiej działa, jak nie ma konkurencji. Takie elementarne rzeczy. Co to znaczy w praktyce? Ja rozumiem słowo konkurencja, ale tak, jaki praktyczny wymiar? Zacznę od tego, o czym była już mowa. Są już analizy, więc nie potrzeba odkrywać Ameryki, gdzieś za mało jest konkurencji, znaczy są monopole, między innymi właśnie Orlen. Ale tam pewnie jest więcej, w tej chwili nie chciałbym się angażować w wymienianie kolejnych programów, ale z całą pewnością konkurencja. Część ona zapewnia jest przez import, i to całe szczęście, że nie możemy zamknąć granic, że należymy do Unii Europejskiej, ale w niektórych dziedzinach wymagana też jest konkurencja nie tylko z importu. Czy hasło opozycji przyszłego premiera nic co dane nie będzie odebrane jest co do zasady słuszne czy dyskusyjne? To by oznaczało, będziemy tyle zabierać, co zabierał nam PiS, co zabierał ludziom PiS, bo przecież to politycy niczego nie dają. Tak z własnej kieszeni, tak przypomnę elementarz. Politycy zabierają i rozdają, a im więcej rozdają, tym więcej zabierają. A jak im nie starczy tego zabierania, czyli dochodu z podatków, to zapożyczają kraj. To co powinno się zabrać z tego, co dane? Przede wszystkim... Żeby to nie było politycznie samobójcze. Politycznie samobójcze zawsze, jak wiemy, porównywać. I może być tak, że coś nam się jawi bardzo ryzykowne, ale alternatywne rozwiązanie, czyli zaniechanie tego bardzo ryzykownego jest jeszcze gorsze. Tylko to jest kwestia czasu i to jest taka sytuacja zwykle w życiu, innym niż, nie wiem, czytanie książek. Trzeba porównywać warianty pod względem ryzyka. Spadek po PiS-ie obejmuje złamanie praworządności i tutaj moim zdaniem nie ma różnic na szczęście. W ramach opozycji trzeba ją przywrócić. Miejmy nadzieję, że obecny prezydent nie będzie tego blokować, a jak będzie blokować, potrzebny jest nacisk obywatelski, żeby przestał blokować. O mediach już mówiliśmy, odpartyjnianie mediów, przywrócenie wolności, autentycznej wolności, odpowiedzialności. Wracamy do gospodarki. W gospodarce to jest tak, rozrost własności państwowej, wracamy do Orlenów i tak dalej. To nie potrzeba moim zdaniem ustaw. Trzeba po prostu tylko determinacji i to się da wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie chcą mieć państwowych monopoli. A co robimy z wiekiem emerytalnym? Generalnie to potrzebne są kampanie, o czym mówiliśmy, informacyjne, które polegają nie na reklamie jednego wariantu, na przykład podwyższenia, tylko po pokazaniu ludziom realnego wyboru. I mówimy tak, jeżeli zachowamy, to o tyle będą wyższe podatki, no bo trzeba za to płacić, tak? No to, a jeżeli podwyższymy do poziomu, który dominuje w krajach rozwiniętych, no to nie będziemy podwyższać podatków. No i musi być przeprowadzana kampania, a nie zadekretowanie, prawda, z góry. Wracamy do dyskusji o euro, czy uważamy, że to jest prezent dla PiS-u i lepiej w ogóle to omijać? To jest najważniejsze w najbliższych latach. A co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest, przywrócenie praworządności, przywrócenie wolności mediów, zasadnicza redukcja obecności polityki w gospodarce poprzez własność państwową. Z budżetem tu jest problem bardzo pilny, a mianowicie deficyt może sięgać 5-6%. Głównie i teraz, jeżeli on by się utrzymał na nieco dłuższą metę, no to wtedy trzeba się drogo zapożyczać Polskę. W związku z tym to nie jest najlepszy wariant. Więc jeżeli chce się ograniczać deficyt, no to ma się do wyboru, bardzo proste. Podwyższamy podatki, czy ograniczamy pewne wydatki. Na szczęście opozycja się zobowiązała, że nie podwyższy podatków, no to pozostaje racjonalizacja po stronie wydatków. Jakby Tusk teraz z panem powiedział, panie profesorze, ja co do zasady się z panem zgadzam, ale jak ja tu obetnę, tu zabiorę, tu obniżę to, co ludzie chcieliby, żeby podwyższyć, albo odwrotnie, to mi za chwilę Kaczyński z PiS-em do gardła skoczą. Notowania już zaczną pikować. Nie chcę mówić za Tuska, mogę tylko powiedzieć, że nie sądzę, żeby taki uproszczony sposób patrzał na rzeczywistość, bo powtarzam, trzeba porównać, jakie się ma warianty działania. I brak ograniczeń pewnych wydatków oznacza konieczność podwyżki podatków. Przed wyborami się podobno widzieliście, prawda to? Nie. Ja od dłuższego czasu nie spotkałem się bezpośrednio z Donaldem Tuskiem. Od razu ode mnie z braku chęci z mojej strony. Przez lata się spotykaliśmy w wypowiedziach publicznych. Pan wracał, budując, jak rozumiem, taką pozytywną perspektywę dla Polski, Polaków. Wracał Pan do tematu gonienia Niemców zachodniej Europy. Czy my, że tak powiem, w gonieniu poszliśmy dalej, czy się cofnęliśmy w ostatnich 8 latach? Mniej gonimy? Nie. Wzrost gospodarczy w Polsce za czasów PiS-u był ciągle wyższy niż przeciętnie w Niemczech, niż w Europie Zachodniej, ale główny powód jest taki, powtórzę, że od momentu rozpoczęcia złej polityki gospodarczej do pewnego ujawniania się skutków miała parę dobrych lat i w ten okres wkraczamy. Będziemy teraz płacić przez jakiś czas cenę za PiS. Jak mówiąc językiem sportowym, PiS jechał na farcie, tak? Dostali fajny spadek na dzień dobry. To prawda, plus napływ Ukraińców, o którym mówiliśmy, plus naturalny upływ czasu pomiędzy rozpoczęciem gorszej polityki, a ujawnieniem się jej skutków. No i tym ważne, można powiedzieć tak, że całe szczęście, że nastąpiła zmiana rządów. Nowy rząd dziedziczy spadek po PiS-ie. Jest niesamowicie ważne, że po pierwsze nie kontynuował, bo to będzie ryzykowne nie tylko dla kraju, ale dla tych rządzących. No i niesamowicie ważne jest, jakby to elegancko powiedzieć, edukacja obywatelska. Pokazanie, z czego biorą się problemy, w jakiej mierze one, i w dużej mierze się biorą, nie z czynników zewnętrznych, tylko z dziedzictwa złych rządów. Ja zwykle, jak staram się dowiedzieć, powiem, Zagierka, bo super, prawda? Przez te lata, bo a co potem? Wspomniany profesor Kwiatkowski twierdzi, że ostatnie 33 lata to był cud. Polska, złoty wiek swoisty, polski cud i że to trwa. Co zrobić, żeby... Ale jednocześnie mówi, że musi być jeszcze, jesteśmy w połowie drodzy, jeśli chcemy naprawdę tych najbogatszych w Europie dogonić. Co mamy zrobić, żeby ich nie tylko gonić w lepszym, słabszym tempie, ale dogonić? Jak mówi, nie powiem jak Chruszczow, daganić, pierganić, ale dogonić. No to będę musiał się trochę powtórzyć. Naprawić szkodę po PiS-ie, jeżeli chodzi o upolitycznienie gospodarki, czyli wymiana własnościowa, przywrócenie czy wzmocnienie konkurencji, poprawa stosunków z Unią Europejską, również takich politycznych, zajęcie się budżetem i to jest najbliższe wyzwanie, bo mamy rozdęty deficyt, za który dużo płacimy i ja bym raczej zalecał ograniczenie określonych wydatków niż podwyższenie podatków. A przykład tych, które pan uznaje za mały, racjonalny, który można by... No, wszystkie te 500+, 800+, przecież mamy zasiłki rodzinne, to po pierwsze. Po drugie, one były te dodatkowe wydatki na kredyt, one były z kredytu, z długu. One nie pochodziły z tego, z redystrybucji, to znaczy zabierano jednym, dawano innym. One pochodziły z zadłużenia Polski. Czyli to były fałszywe prezenty. Czy PiS coś zrobił dobrze, panie profesorze? Już powiedziałem wcześniej, że naprawdę bardzo się zastanawiałem, chcąc być, i pewnie nie dostrzegam wszystkiego, ale ja nie zrobił źle, może tak powiedzmy. No. Utrzymywaliśmy poprawne stosunki z Ukrainą, nie było jakichś jawnych antyukraińskich wystąpień, choć może za małych popieraliśmy, ale w dziedzinie gospodarki, w tych sprawach zasadniczych, które zawsze dotyczą własności, konkurencji, dyscypliny budżetowej, nie widzę żadnego pozytywnego ruchu. I dziedzictwo po PiSie widzę, jak powiedziałem, negatywne. Może tylko wspomnę, że co jest sytuacją, która nie powinna trwać, bo jest ryzykowna. Mianowicie upaństwowienie banków. Mamy połowę prawie sektora bankowego w rękach państwa, czyli ostatecznie pod władzą polityków. Przy czym na dodatek banki są właścicielami dużych części długu publicznego. Mamy tak. Ale wie pan, jak to jest z tą prywatyzacją tak, że czasem szef banku zostaje premierem i mu się nos strasznie wydłuża, więc może te państwowe banki nie zawsze muszą być gorsze od tych prywatnych. Jeżeli patrzymy na doświadczenia porównawcze, to o wiele częściej występowały kryzysy wskutek braku właściwego prowadzenia banków pod własnością państwową niż prywatną. Ile pana zdaniem Polska potrzebuje czasu, żeby wyleczyć się z PiS-u? Czy to będzie długa kuracja odwykowa? Spada popularność pisowskich propozycji i... Nie, żeby to negatywne dziedzictwo gdzieś naprawić. Szybko albo wcale. Ja uważam, że skoncentrowanie zmian w czasie jest lepsze niż rozciągnięcie w czasie. Po pierwsze dlatego, jak się rozciąga w czasie, to po pierwsze... Bardziej boli. To może i tak, ale po drugie jest większe ryzyko, że zatraci się w ogóle, że zrobi się tylko częściowo. Oczywiście nie twierdzę, że bez przygotowania. Bardzo ważne jest przygotowanie informacyjne. O tym mówiłem, prawda? I to się da zrobić. A potem szybko. A co zrobić? Co jest najważniejsze? O tym pan mówił, o tym jest nasza rozmowa, żeby nie było recydywy. Gwarancji nigdy nie ma, jak wiemy. Moim zdaniem niezwykle ważne jest to, że głównym twórcą zwycięstwa opozycji jest społeczeństwo obywatelskie. Czyli jako naród daliśmy naród. Zorganizowanie się ludzi, no przecież mamy wspaniałe społeczeństwo wolne, sądy, justycja, Fundacja Batorego, już nie będę wymieniał własnych organizacji, form. Pan czytał swojej książki, że trzeba się bić. Trzeba się bić. Tak, znaczy ja uważam, że raczej ofensywnie. Po dobrym przygotowaniu ofensywy. Rozumiem, że niezmiennie zachowuje pan sobie prawo do bycia surowym, nie tylko obserwatorem, ale surowym, czasem karcącym. Nie wiem, czy surowym, mi się wydaje, po długich przecież latach badań, no bo moja specjalność to jest analiza porównawcza ustrojów polityczno-gospodarczych. Ja tego nie czerpię z powietrza, tylko staram się czytać na ten temat literatury, analizy i z tego wyciągam wnioski, które są zgodne z taką nawet potoczną intuicją, że własność prywatna jest zdecydowanie lepsza niż własność państwowa. Po drugie, że bez własności prywatnej nie ma demokracji i praworządności. Po trzecie, że nie narzekamy na wysokie podatki, bo źródłem problemu są wysokie wydatki. Po czwarte, deficyt, jeżeli on się utrzymuje w budżecie przez dłuższy czas, jest ryzykowny. Polska już raz bankrutowała. Po gierku. To są proste rzeczy. W haśle trzeba się bić. Implicit była krytyka, że się biliśmy za słaby. A czy w związku z tym wynik wyborów był dla pana jakimś zdziwieniem? No, jeżeli chodzi o tytuł, to on trochę odbijał moją filozofię życiową, a poza tym miał przykuwać uwagę czytelnika. No, chyba, o ile pamiętam, to był taki słabszy okres, jeżeli po stronie ówcześnie rządzących przed PiS-em. Taki był dołek, który umożliwił, jak sądzę, PiS-owi dojście do władzy. No poza tym, dążąc do tego, żeby złe siły nie dochodziły do władzy, trzeba zrozumieć, że czasami się to może zdarzyć i czy ludzi i społeczeństwa poznajemy po tym, jak podnoszą się ze złych sytuacji. No my się podnieśliśmy, bardzo ważny krok wstępny do pełnego podniesienia się został zrobiony, złe rządy w sposób miażdżący zostały odsunięte od władzy. W mediach, w publicyce pojawił się taki teraz refren pod hasłem nie możemy być tacy jak oni. Czy widzi pan zagrożenie, że będziemy tacy jak oni? No jeżeli to ma oznaczać, że nie będziemy upolityczniać gospodarki, że nie będziemy używać prokuratury w haniebny sposób, tak jak robił to przecież Ziobro, którego trzeba oczywiście rozliczyć wraz z jego prokuratorami, to się zgadzam, że nie możemy stosować takich haniebnych metod, jak robił aktyw PiS. A co to by oznaczało, nie bądźmy tak jak oni w kwestii pojednania? Jak daleko można iść, a czego nie można w ramach pojednania robić? Po prostu się trzeba kierować elementarne poczuciem sprawiedliwości oraz kodeksem karnym, tam gdzie jest potrzebny. Czy pan w życiu zawsze był optymistą? Ja pan strasznie, jak już taki się urodziłem, to nie moja zasługa. Ale tak, ja nie lubię narzekania. Strasznie nie lubię, rzadko mi się chyba zdarza, żebym narzekał. No i też lubię takie nietrywialne zadania. No między innymi dlatego mogę przypomnieć, że choć perspektywy zmiany ustroju były w latach 80. raczej mroczne, to zorganizowałem z własnej inicjatywy grupę entuzjastów, wówczas młodych, która niespodziewanie się przydała, bo nigdy nie byłem zaproszony do rządu Tadeusza Mazowieckiego, albo nigdy też bym się nie zgodził na jego propozycję, gdyby nie miał grupy osób. Niektórzy mówią, może gdyby pan nie był szaleńcem. No, można używać różnych określeń, ale szaleństwo kojarzy się z jakimś wybuchem, a jestem w miarę systematyczny. Do bólu systematyczny. Systematyczny. Dzisiaj też pozostaje pan optymistą, bo to genów się nie oszuka. Jeżeli optymizm oznacza jakoś taką pęd, taki wewnętrzny, żeby działać, dopóki można, to tak. Serdecznie dziękuję. Trzeba się bić. Absolutnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.